Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Assmanshausen Online. Druga część o obiektywie 10-18 mm. Zaczynamy. Dzisiejsze wideo myślę, że podzielę na kilka części. Część pierwsza, czyli jesteśmy tutaj na dole, nad Renem. Potem przejdziemy przez miasto, a następnie przechodząc przez miasto dojdziemy do tego, co widzicie tam na górze, do widnic, czyli będzie taki dosyć zróżnicowany odcinek, jeżeli chodzi o tło, o to, co będę pokazywał. I właśnie myślę, że dzięki temu będzie bardzo fajna okazja, żeby pokazać różnorodność tego obiektywu. Etap miejski właśnie się kończy. Zaczynają się schody, które prowadzą do winogron. Tutaj powolutku wszystko zaczyna się fajnie wznosić i fotografia też się teraz zmieni. Jakie zdjęcia zrobiłem tutaj, już widzieliście. Teraz przenosimy się do winogron, także będzie to, co lubię najbardziej, czyli krajobrazy i natura. A teraz tutaj za mną możecie oglądać jeden z moich ulubionych widoków w Rheingau, czyli Assmanshausen z góry. Bardzo fajna kompozycja tutaj. Te winnice ciągną się bardzo, bardzo długo. Można znaleźć wiele unikatowych miejsc, żeby zrobić fajne zdjęcie. Bardzo fajnie tutaj się właśnie wszystko komponuje. Miasteczko z tą właśnie wieżą kościoła, rzeka, winogrona. Naprawdę można kombinować. Byłem tutaj wiele razy i za każdym razem wracałem z innymi zdjęciami i za każdym razem zadowolony. A tutaj przede mną widok na drugą stronę. Tak się przypadkowo składa, że też mój ulubiony. Przed nami winnice, na których są właśnie ostatnie promienie słońca. A troszeczkę w drugą stronę Ren. I teraz nie wiem, czy będziecie to widzieli, ale w tym momencie właśnie na środku kadru jest zamek. Postaram się jakoś w postprodukcji to troszeczkę rozświetlić, bo na razie na ekranie, z tego co widzę w trakcie nagrywania, jest bardzo ciemno. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam ten zamek, bo naprawdę fajnie to wygląda. Kolejnym fajnym zastosowaniem tego obiektywu jest to, że ogniskowa 105 mm przy przesłonie f4 pozwala robić dosyć fajne zdjęcia szczegółów, dosyć fajnie odseparowywać obiekty od tła i właśnie to chciałem Wam pokazać tutaj w tym miejscu. Wszedłem sobie w uprawę winogron, swoją drogą bardzo stromą, i zrobiłem kilka zdjęć szczegółów. Myślę, że wyszły całkiem w porządku. Kompozycja nie jest jakaś idealna, bardziej chodziło mi, tak jak w całym tym zresztą odcinku, pokazanie możliwości tego obiektywu. Żegnam się z Wami w tych super okolicznościach, które widzicie za mną. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Zapraszam do udostępniania, komentowania, lajkowania i oczywiście subskrybowania kanału. Widzimy się za tydzień. Cześć!